witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym Let's Play. Tym razem dosyć stara gra, czyli Another World. Jest to gra, która została wydana w 1991 roku na moją ukochaną Amigę. I jest stworzona praktycznie przez tylko jedną osobę, Erika Shai, który jest Francuzem, także mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jego nazwisko. I do tego jest jeszcze jedna osoba, która tworzyła muzykę. Wersja na PC-ta powstała około rok później i troszeczkę różniła się od tej wersji na Amigę. Dodano tutaj nowy poziom, trochę nowych przeciwników, trochę dodatkowych przeszkadzajek, gdyż po prostu przez krytyków wersja na Amigę była oceniana jako zbyt prosta, także postanowiono ją trochę utrudnić. Oczywiście wyszła też na inne platformy, które tutaj nie będę Wam teraz wymieniała. A ta wersja, którą akurat ja teraz mam, którą będziecie mogli oglądać, to jest wersja z 2006 roku, wydana z okazji 15-lecia powstania Another World. Ale nie jest jakiś taki, wiecie, totalny remake, w którym po prostu wszystko się zmienia, wszystko wygląda inaczej. Po prostu dostosowano grę do nowoczesnych rozdzielczości, panoramicznych, także podrasowano troszeczkę tła występujące w grze i właściwie chyba tyle. Nie ma tu jakichś takich istotnych, rzucających się w oko zmian. To jest tak jakby taki dalej dobry, stary Another World, który praktycznie wygląda tak jak kiedyś. Można tutaj sobie nawet wybrać tą wersję z tymi starymi tłami, taką 16-kolorową, jeśli ktoś już chce być w klimacie takim całkiem retro. No i moim zdaniem gra mimo swoich, powiedzmy, około 20 lat nie zestarzała się, jeśli chodzi o grywalność. Posiada naprawdę unikalną atmosferę, no i gra się w nią naprawdę świetnie. To jest taka gra trochę platformowo-przygodowa. Także jeśli ktoś w nią jeszcze nie grał, a to może się zdarzyć, ponieważ ja muszę się przyznać, że nie grałam w nią kiedyś na Amidze, bo po prostu jej nie posiadałam. Właśnie przeszłam ją dopiero niedawno i bardzo, bardzo mi się podobała. Także jeśli ktoś nie grał, a to może się zdarzyć, bo wiem to po prostu z autopsji, to proponuję przed obejrzeniem jakiegokolwiek let's playa zagrać sobie w nią samemu. No bo jednak ta gra tak ciągle nas czymś trochę zaskakuje. Ciągle pojawia się coś takiego trochę nowego, jakieś nowe wyzwania. I fajnie jest grać w nią, kiedy nie wiadomo, czego się można spodziewać. To jest taka jakby dla mnie esencja tej gry, że po prostu nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać i co będziemy robić za chwilę. Także tym, którzy jeszcze nie grali, naprawdę polecam po prostu zagrać w nią sobie osobiście. No i tak, myślę, że kliknę już nową grę i obejrzymy sobie intro.
Okej, w tym momencie już jesteśmy w grze i jeśli nie chcemy się utopić albo zostać pożarci przez jakieś macki, to należy szybko wcisnąć strzałkę w górę. Też mamy jakieś lwopodobne zwierzę, które nas gdzieś z daleka obserwuje. I cały czas tutaj z tego basenu, jeśli można to tak nazwać, wyłaniają się jakieś macki, które chcą mnie pożreć. No ja tutaj sobie chwilkę pochodzę, bo chciałabym wam jeszcze tak troszeczkę streścić to intro. Jesteśmy Lesterem, takim sympatycznym, rudowłosym młodzieńcem, który jest młodym, no bardzo młodym profesorem fizyki, oczywiście jak na profesora. No i niestety podczas eksperymentu z akceleratorem cząsteczek w ten akcelerator uderzył piorun, no i zamiast Lestera i jego biurka została wielka dziura, a on sam, no i jego biurko też, wylądowali w tytułowym innym świecie, w którym właściwie wszystko jest groźne, obce i grozi nagłą śmiercią. No tutaj atmosfera nagłej śmierci może być naprawdę przytłaczająca i aż czuć takie po prostu odosobnienie. Chociaż plusem jest to, że mamy nieskończoną liczbę żyć po prostu tutaj. Całkiem często zresztą są checkpointy, co nie było takie oczywiste w starszych grach. Tam często było tak, że mamy ograniczoną liczbę żyć, umieramy, koniec, od początku. Także tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj próbuję uciekać przed tymi mackami. Jeszcze chciałam coś powiedzieć o grafice. Wtedy grafika no, była po prostu fantastyczna, cudowna i tak dalej. Taka najbardziej zaawansowana. W ogóle gra była sama taka bardzo nowoczesna i przełomowa. Grafika była tworzona metodą rotoskopii. To jest taka technika umożliwiająca przenoszenie ruchów sfilmowanego człowieka właśnie na postać rysunkową. Jest to taki, powiedzmy, przodek motion capture. No i chyba tyle na razie tutaj. Po prostu pójdziemy gdzieś dalej. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale teraz aktualnie wyleciało mi z głowy, więc myślę, że potem jeszcze o tym wspomnę. O, tutaj nasze lwopodobne stworzenie widzimy gdzieś w tle. I jakieś bardzo niesympatyczne robaczki, nie wiem, czy to mogę tak nazwać, które po prostu trzeba zdeptać, bo jeśli się za bardzo do nas zbliżą, to po prostu giniemy od jednego ich ukąszenia. A tutaj będzie ich troszeczkę więcej. No, powiem wam, że gra może być naprawdę emocjonująca i tutaj często jest coś takiego, że po prostu no, nie da się za pierwszym razem przejść danego momentu, bo po prostu... No, nie chciałabym, żeby to mi spadło na głowę. Po prostu... Nie wiem, czy to coś pomoże, że ja się odsunęłam. Trzeba się spodziewać danego niebezpieczeństwa, żeby móc go uniknąć. Także to też jest dosyć fajne. Idziemy dalej. No. I tutaj nasza lwopodobna bestia wyskakuje prosto na nas i trzeba po prostu błyskawicznie zacząć uciekać. Ona szczęście się przewróciła. Ja powiem wam, że jak grałam w to pierwszy raz, to autentycznie tutaj trochę krzyczałam. Mój chłopak się ze mnie strasznie śmiał, bo był wtedy ze mną. Zresztą on polecił mi tą grę. Także ja autentycznie po prostu wrzeszczałam tutaj, uciekając przed tą bestią. No i to musiało dosyć śmiesznie wyglądać. Tak, na szczęście pojawili się jacyś humanoidalni obcy. Na szczęście albo i nieszczęście. Lester próbuje się uśmiechać. Nie wiemy, czy to podziała. Ale możemy się spodziewać, że raczej nie. No i nie bardzo. No, ale przynajmniej uratowali nas przed tym lwopodobnym czymś. No okej, okay. Wylądowaliśmy w jakimś więzieniu. Jesteśmy w klatce z postacią, która powiedzmy będzie naszym jedynym sprzymierzeńcem przez całą grę. Chociaż nasze drogi często będą się rozdzielać. No i co ja tutaj po prostu próbuję jakoś kiwać tą klatką. O, tutaj jeden obcy nie jest zbyt zadowolony z tego powodu. No to jest właściwie jedyny sposób, żeby się wydostać. Okej, okay. Przy okazji się go pozbyliśmy. Tak, postacie mówią w jakimś dziwnym języku, z którego nic nie można zrozumieć. A my tutaj mamy bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o przetrwanie w tej grze, czyli broń. To jest niezwykle ważna rzecz, żeby nauczyć się nią posługiwać. Ta broń ma powiedzmy trzy tryby, czyli taki
zwykły strzał, robienie tak jakby bariery i jeszcze jeden, czyli taki bardzo mocny strzał, ale to jeszcze zobaczycie. Nie chciałabym marnować amunicji, bo ona może się skończyć. Okej, okay, jeden z głowy. Wow, się przestraszyłam. Dobra. Zrobimy sobie blokadę. Albo jeszcze jedną i spróbujemy się pozbyć tego nieprzyjaciela. Tutaj nasz jedyny humanoidalny przyjaciel próbuje jakoś odblokować... O, coś... Broń mi się skończyła. A już prawie się udało. No właśnie tak to w tej grze wygląda i niestety będziemy to powtarzać, chociaż ja to praktycznie znam na pamięć. Także wybaczcie. I tak już wszyscy wiedzą, że zaraz zginiesz, także nie musisz się tak denerwować. Okej. Okay. Tak, nie wiem czemu skończyła mi się amunicja, bo starałam się używać oszczędnie. Wydaje mi się, że nie powinna się jeszcze tam skończyć, no ale... różnie to bywa. Tutaj jeszcze nikogo nie było. Dobra. Biegniemy dalej i postaram się teraz tutaj bliżej stać. To powinno być łatwiejsze. O nie. Nie, nie, nie. To jest totalna siara. O, a tym razem tutaj jest checkpoint. No proszę. Ciekawe, czemu wcześniej nie było. I musieliście jeszcze raz oglądać historię z tą klatką. No tutaj może mi się dosyć... w tej grze często zdarzać zginąć. Mam nadzieję, że nie za często. O kurczę, a ten jak tutaj się znalazł? No dobra, nic. To chyba był jakiś bug, prawdę mówiąc. Bo jego tutaj nie powinno być. Dobra, mamy coś na kształt windy. No chodź tutaj. Pojedziemy najpierw na górę. Tutaj właściwie... Pojechanie na górę daje nam tylko możliwość, powiedzmy, rozejrzenia się po okolicy. Dosyć imponującej. No powiedzmy, że wylądowaliśmy w takiej przyszłościowej, dziwnej metropolii. Dobra. Pooglądamy tutaj, co nas czeka. Tak, tutaj mamy wroga, ale zanim zaczniemy mu uciekać, trzeba się do tego przygotować. I zjechać na sam dół. I od razu najlepiej przygotować się do strzału. A... tak, zwykle mi to wychodziło lepiej. Dobra, jedziemy na sam dół. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiś, nie wiem jak to nazwać... Powiedzmy, że odcinamy zasilanie. O. I dzięki temu... te blokady, za którymi stoi nasz kolejny przeciwnik, nie otworzą się tak szybko i on po prostu będzie musiał je sobie rozwalić, jeśli chce nas dopaść, a to nie zajmie mu tak szybko. Tutaj mamy coś na kształt takiego teleportu. Okej. Okay. No i tutaj właściwie muszę poczekać na mojego przyjaciela, się ktoś zbliża. No, on otworzył mi jakieś przejście, które sprawia, że ląduje w jakichś, nie wiem, w czymś na kształt kanalizacji. Tak, no i tutaj na razie skończę w tym takim dziwnym, emocjonującym miejscu, w którym po prostu widać tylko mały kawałek tego, co jest dalej. Bo tutaj, powiedzmy, zaczyna się nowy rozdział. Także to obejrzymy następnym razem. Mam nadzieję, że będzie mi szło troszeczkę lepiej niż w tej pierwszej części. I mam nadzieję, że spodoba Wam się ten let's play, że będzie Wam go się przyjemnie oglądało, że zostaniecie ze mną aż do ostatniego odcinka. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.